Cześć, witam. Z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Siemanko na kanale Kurwa Mać. Jezu, nagrywanie się włącza. Czekajcie, czekajcie, bo my tutaj... Kur... Jak widzicie... Woda się zagotowała już, tak więc teraz przechodzimy do ekstremalnej czynności. Mam nadzieję, że blok, w którym mieszkam, nie wyleci w powietrze. Dobrze wiecie, co się stanie, jak wsypię ten suchy ekstrakt do środka. Nieraz na filmach z browaru Gdynia widzieliście to. Mam nadzieję, że mi aż tak to wszystko nie wyleci. Zobaczymy. Uwaga. Najpierw tak troszeczkę tylko. Aha. Dobra. Już wiem, czemu tak wyleciało, bo na gazie stało. Siemanko, witam na kanale Piwne Degustacje, ja jestem Dariusz Dmytryszyn. Przechodzimy do degustacji kolejnego piwka. Otóż będzie to dzisiaj Lambic, piwo belgijskie. Kurwa, zapomniałem o cenach zaś, ja pie... Nie, to jest... Dupy w ogóle. Kurwa, zapomniałem, jak ona nazywa się. Ja pierdolę. Kurwa, ale wtopa. Uch, chuj. Siemanko! Witam serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Pierwsza próba odbezpieczenia granatu. Będziemy odbezpieczać kurwanera, dlatego nie jestem sam, bo gdyby coś mi się stało, to trzeba jakieś środki pierwszej pomocy wzywać. Tak więc ze mną jest Dawid. Siemanko, witam. Dawid, witam serdecznie. Tak jest, tak więc gdyby coś mi się stało, to Dawid będzie na 112 dzwonił, nie? Żeby jak nie było lify. W bodyguardzie, zasłoni, kurwa. Zasłoni mnie z lejzem. Jak Whitney Houston, ochronię wam waszego. Kurwa. Nie ma problemu, nie no, ma problemu. Właśnie, właśnie. Niektórzy dorabiają się nowych kamer, nowych aparatów, mikrofonów, a ja dorabiam się z hajsa z YouTube, dorabiam się ochroniarzy nowych, bo ochrona przed Rosją jest najważniejsza. Ale koniec tego pierdolenia, przechodzimy do odbezpieczania granatów. 220 gram cukru do refermentacji. Z tego, co pisaliście, nikt z was tego nie zrobił jeszcze. Otwieram to na... Tutaj pode mną fermentor jest. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Das ist der kleine... Szympansen, kurwa! Szympansen! O nie, to nie... To nie, ruski nie wypał! Chłopie, to będzie dobrze smakować! Albo się nie nagazowało jeszcze? Nie, to się nie nagazowało. Ale jak szampan do Sylwestra. Jak ja. To jest tak zwane ruskoje iglistoje. Nie, to się nie nagazowało. 4 dni i się nie nagazowało? Ale... Jakie tutaj aromaty, Dawidzie, wyczuwasz? Delikatną słodycz? No słodycz jest na pewno. Bardziej mi się to
Takie czekoladowo-kawowo z bananami. Kojarzę, nie? Jakbyś skupił się na tych trzech, zapachach i chciałbyś wyszukać to. Wiesz co, twoja delikatna podpowiedź taka na propos tych bananów to... No może w smaku ci będzie, nie? Tak, tak, lepiej, bardziej nie? Banany, bardziej banany. No. Banany! Banany, tak, tak. Z banany! Z banany, powiem ci, no. Ale nagazować to nie nagazowało się. To jest tam. Zapach słodki, ale dopiero podczas takiego pierwszego łyku prowadzi dopiero do takiego smaku południowego, afrykańskiego, bananowego. Bananowego! Z Republiki Bananowej, tak! RPA rządzi. No? Tak. Tak. Alkoholu się nie da, nie? Czuć. Goryczki zero. 5,5 alkoholu tutaj jest. Słodycz delikatna, aczkolwiek jest na samym wstępie jest ta słodycz, ale na finiszu już, czy te piwo słodkie jest na finiszu? Nie. No, półsłodkie. Nie. Półsłodkie, bo wytrawne raczej nie jest. Wytrawne. Powiem tak, smak bardzo słodki. Na samym początku czuć banany, bardzo wysoką słodycz, ale na finiszu, aczkolwiek powiem ci, delikatną gorycz na końcu języka jest delikatna, jest wyczuwalna. Także powiem ci, że... Ale jak to... Czy na... bo ono raczej mi się półwytrawne na finiszu jest. A jak się tobie wydaje, czy na finiszu słodkie jest, czy bardziej... To jest taka zmyłka delikatna. Nie? Na początku... Coś tutaj jest, kurwa. Coś na tutaj... początku, przy otwarciu, delikatny gaz. Bardzo słodki... Intensywny zapach. Banan to podpowiedź taka, powiedzmy sobie, która wspomaga i podpowiada smak. Po pierwszym łyku. Jest słodkość, ale na finiszu wyczuwalna delikatna gorycz, która podpowiada, musi być, że to jest piwo, a nie napój. To nie kurwa Vortex? To nie jest Vortex, kurwa! To nie jest kurwa alkohol! To jest alkohol, to nie jest kurwa alkohol! Dobre, tak jest, tym pozytywnym akcentem zakończymy tą degustację wstępną, tak zwaną, a później będziemy po miesiącu rozwijać ją. Więc to nie jest Hortex, kurwa! To jest piwo! To jest piwo!